Witam Państwa. Moje nazwisko Jacek Wydrych. Poprowadzę dzisiejszą prezentację w ramach Dni Adaptacyjnych. Bardzo się cieszę, że wybraliście Państwo Politechnikę Opolską. Tym samym witam serdecznie w jej murach. I na początek chciałem Państwu przedstawić władzę Politechniki, czyli rektora Marcina Lorenca jako szefa tutaj naszej jednostki. Przedstawiam Państwu również prorektorów do spraw ogólnych i operacyjnych, nauki i rozwoju oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Natomiast z uwagi na specyfikę zadań, najważniejszą dla Państwa osobą taką pierwszego kontaktu jest pani prorektor do spraw kształcenia i dydaktyki, pani doktor Anida Stanik-Bessler. Z tą panią będziecie się najczęściej czy spotykać, czy w jakiś sposób kontaktować, no, załatwiając różne studenckie sprawy, problemy. Ja jestem przedstawicielem Wydziału Mechanicznego. Mieści się on w Opolu przy ulicy Mikołajczyka. Tutaj na tej mapce widzimy lokalizację zaznaczoną czerwonym kółeczkiem, a po prawej stronie taki rzut z przybliżenia, charakterystyczny budynek w kształcie takiej podwójnej litery H. Władzami wydziału są dziekan, doktor, habilitowany inżynier Grzegorz Robak, którego widzimy tutaj w środku zdjęcia. Prodziekanem do spraw organizacyjnych jest doktor habilitowany inżynier Krystian Czernek na zdjęciu z prawej strony. No i ja jestem prodziekanem do spraw dydaktyki. Powtórzę nazwisko, Jacek Wydrych. Widzicie mnie na zdjęciu, ale również na filmie. Zacznę od adresów mailowych. Każdy z nas jako pracownicy, dzisiaj Państwo również jako studenci, będziemy posługiwać się służbowymi adresami, tak to robimy, mailowymi. Tutaj macie przykład. Mój adres wygląda w ten sposób, że jest skrót imienia, nazwisko, a po małpie po.edu.pl. Jeśli byłbym studentem, to znajdzie się tutaj słowo student po małpie i Szanowni Państwo, zwracam uwagę na to, żeby całą korespondencję dotyczącą toku studiów, jakieś zgłaszane problemy, kierować właśnie z adresów studenckich, nie innych. W dzisiejszej dobie no, mamy pewne utrudnienia w komunikacji, znacie Państwo realia. Zdalny semestr jest za nami wszystkimi łącznie i z Wami. W związku z tym będziemy się posługiwać technologiami informacyjnymi, no i do nich zaliczymy strony internetowe, na przykład jedną z nich mamy przed sobą, jest to strona Politechniki Opolskiej, adres dość prosty do zapamiętania, poopole.pl. Na tej stronie znajdziecie Państwo najbardziej aktualne informacje, znajdziecie linki do tych miejsc, które są istotne, czy z perspektywy studenta, czy pracownika. No i proponowałbym, żebyście Państwo zaczęli tą stronę rozpoznawać oraz używać. Część z tej strony już Państwo znacie, ponieważ przeszliście przez rekrutację na Politechnikę Opolską. Odbywało się to w dużej części za pomocą systemu rekrutacyjnego, więc to już dla Państwa jest nie nowość. Wydział Mechaniczny, tak jak i wszystkie inne wydziały, mają kontakt z Centrum Obsługi Studenta, czyli z tym miejscem, gdzie Państwo będziecie swoje sprawy formalne załatwiać. Pierwsze, co zrobicie, to odbierzecie tam legitymację, podpiszecie ślubowanie. No, dla studentów Wydziału Mechanicznego jest to bardzo komfortowa sytuacja, że centrum znajduje się przy tej samej ulicy, po drugiej stronie ulicy. Tak, na zdjęciu widzimy akademiki, pryzmę, zygzak oraz zaścianek. W tej chwili jest tylko jedno czynne wejście do tego, do tego miejsca, do tego centrum, pomiędzy zaściankiem, tym akademikiem oraz zygzakiem. Więc jeśli tych wejść tam nawet jest kilka, to proszę używać tylko jednego, pozostałe są po prostu z powodu pandemii pozamykane. W centrum dwie osoby, które obsługują Wydział Mechaniczny, czyli z nimi będziecie Państwo mieli najczęściej kontakt, to pani Elżbieta Ziajka oraz Beata Serek.
podaję tutaj ich adresy mailowe. W tej chwili nie jest możliwy bezpośredni kontakt telefoniczny z COS-em, więc wszystkie sprawy najlepiej załatwiać albo mailem, albo jeśli jest taka możliwość, to po prostu osobiście. Co do kolejnych narzędzi z grupy tych technik informacyjnych, kolejna strona dla Państwa najważniejsza, to jest strona Centrum Obsługi Studenta, adres cos.po.edu.pl. No i tutaj Państwo znajdziecie w zasadzie wszystko, co studentowi jest potrzebne od organizacji roku akademickiego, przez wszystkie sprawy studenckie, studiów, sprawy stypendialne, ubezpieczeń oraz znajdziemy tam kontakt z organizacjami studenckimi, jak na przykład samorządem. Jeśli chodzi o działanie dziekana, no tego dziekana, którego akurat funkcję pełnię ja, czyli do spraw dydaktyki, ze mną będziecie Państwo dość często się spotykać, czy z powodu takiego, że ja do Was się po prostu udam na wycieczkę, że tak powiem, lub będzie to działać w drugą stronę. Państwo, czy do mojego biura podejdziecie, czy skontaktujecie się ze mną w inny sposób, na przykład mailowy. Ja działać muszę, zresztą wszyscy pracownicy, zgodnie z regulaminami. Dla Państwa najważniejszy regulamin studiów. No i tutaj bym prosił, żeby wszyscy Państwo przyjrzeli się prezentacji, która na ten temat jest zrobiona przez samorząd studencki. Warto jej posłuchać, no ale tak naprawdę z regulaminem to się zapoznacie, czytając go po prostu. Nie będę go tutaj cytował, ale jak każdy tego typu regulacja zaczyna się od słownika, w którym znajdziecie informacje o tym, co to jest na przykład COS, czyli to Centrum Obsługi Studenta, albo kim jest dziekan, czym się zajmuje i tak dalej. Dla mnie w tym momencie najważniejszy i dla Państwa też jest opiekun studentów pierwszego roku. Mamy tutaj właśnie funkcję opiekuna roku. Co do tej funkcji należy, czym on się zajmuje? Za chwilę opiekunów Wydziału Mechanicznego Państwu przedstawię. Jeśli chodzi o takie, powiedzmy, zasady, no to wiele osób uważa, może trochę słusznie, że wykłady są nieobowiązkowe. Muszę od razu z roli pełnionej funkcji sprostować to. Regulamin studiów aktualny mówi o tym, że wszystkie formy zajęć są obowiązkowe. Natomiast odwołując się do zaliczenia zajęć, znajdziemy punkt, który mówi, że obecność studenta na wykładach może jedynie pozytywnie wpłynąć na ocenę końcową. Oznacza to, że jeżeli Państwo nie będziecie uczestniczyć w wykładach, natomiast wywiążecie się z kolokwium, wszystko dobrze zrobicie, nauczyciel nie ma prawa Was ukarać za nieobecność. Za to może to zadziałać w drugą stronę i tutaj bym jednak był skłonny Wam poradzić, żebyście w wykładach uczestniczyli, bo czasem brakuje Państwu pół punkta do szczęścia, które się nazywa na przykład stypendium. Więc tutaj będzie wybór należał do Was, ale zachęcam jednak do uczestnictwa we wszystkich formach zajęć. Obok stron Politechniki, tej głównej strony, znajdują się strony też wydziałowe i nasz wydział mają również wmpopole.pl. No i tutaj znajdziemy takie bieżące informacje dotyczące wydziału, czy spraw studenckich, czy pracowniczych, również naukowych i w zakładkach, które na tej stronie się znajdują, będą też skierowane dla Państwa, czyli takie informacje, które pomagają studiować. Też są opisane kierunki studiów, łącznie z ich planami, sylabusami, czyli takimi kartami opisu przedmiotu. Z tego możecie się dowiedzieć, co na konkretnym przedmiocie będziecie robić. Jeśli chodzi o kierunki, które prowadzone są na Wydziale Mechanicznym, no to po kolei jest to energetyka, inżynieria środowiska. Inżynieria środowiska, ale tutaj mamy studia drugiego stopnia i pierwszego, ale tylko po angielsku. Mechanika i budowa maszyn, studia pierwszego, drugiego stopnia i po polsku, i po angielsku. Mechatronika pierwszego, drugiego stopnia oraz lotnictwo i kosmonautyka, wzornictwo przemysłowe, tylko po polsku, tylko studia stacjonarne pierwszego stopnia. Jeśli chodzi o opiekę nad pierwszym rokiem, to przyjęło się od lat, że są takie osoby,
które funkcję opiekuna właśnie pełnią. Na liście mamy tutaj opiekunów dla każdego kierunku, zaczynając od energetyki. Jest to doktor inżynier Robert Junga, mechanika i budowa maszyn doktor inżynier Mateusz Kowalski, z mechatroniki doktor inżynier Roland Pawliczek, lotnictwo i kosmonautyka doktor inżynier Mirosław Kabaciński oraz wzornictwo przemysłowe doktor Małgorzata Futkowska. Dzień dobry, nazywam się Robert Junga, jestem pracownikiem Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej i w nadchodzącym roku akademickim będę opiekunem kierunku Energetyka i Inżynieria Środowiska. Zapraszam wszystkich studentów na spotkanie w formie telekonferencji, które będzie zorganizowane 28 września o godzinie 12. W przypadku jakichkolwiek pytań, problemów, proszę o kontakt w formie osobistej w ramach konsultacji, tudzież w formie zapytań elektronicznych kierowanych na adres r.junga.po.edu.pl. Szanowni Państwo, nazywam się Mateusz Kowalski, jestem pracownikiem Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym. Jestem opiekunem pierwszego roku mechaniki i budowy maszyn. Nasze spotkanie w formie online, na którym powiem Wam więcej na temat tego kierunku i jak będzie wyglądał Wasz proces studiowania, odbędzie się 28 września o godzinie 12. Zapraszam i do zobaczenia na spotkaniu. Dzień dobry, nazywam się Roland Pawliczek, jestem pracownikiem Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. W bieżącym roku akademickim jestem opiekunem pierwszego roku kierunku studiów mechatronika. Witam serdecznie studentów mechatroników. Gratuluję Wam, staliście się członkami naszej społeczności akademickiej. Cieszę się, że wybraliście kierunek studiów mechatronika. Mam nadzieję, że będą to dla Was satysfakcjonujące zajęcia, ciekawe spotkania, czego Wam serdecznie życzę. Więcej szczegółów, informacji będę miał możliwość przekazać na spotkaniu, które będziemy organizować w trybie online. Informacje szczegółowe o możliwości kontaktu znajdą się gdzieś tutaj wokół mnie. Natomiast spotkanie chciałem zorganizować 28 września o godzinie 10. Serdecznie zapraszam. I dziękuję. Witam Państwa, nazywam się Mirosław Kabaciński, pracuję na Katedrze Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej. W nadchodzącym roku akademickim będę opiekunem pierwszego roku na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. W ramach tego kierunku będą dwie specjalności, pilotaż statków powietrznych i konstrukcje lotnicze. Bardzo się cieszę, że Państwo wybrali ten ciekawy kierunek. Spotkanie ze mną odbędzie się 28 września o godzinie 10 w postaci zdalnej konferencji. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Futkowska. Pracuję na Politechnice Opolskim na Wydziale Mechanicznym. W tym roku będę opiekunem pierwszego roku studiów wzornictwo przemysłowe. Serdecznie zapraszam na pierwsze spotkanie organizacyjne, wszystkie osoby zainteresowane. Spotkanie odbędzie się 28 września i informacje wszelkie podane zostaną poniżej. Dziękuję. Kolejną ważną stroną z perspektywy i pracownika, ale i studenta jest strona USOS Web. Jest to coś analogicznego do dzienników elektronicznych, z którymi Państwo pewnie mieliście do czynienia w swoich średnich szkołach. To znajdziemy tutaj oczywiście plan zajęć. Gdy dojdzie do zaliczeń, znajdziecie tam swoje osoby. Jest to też miejsce, dzięki któremu możemy się po prostu kontaktować, czy Państwo z nauczycielami, czy Państwo między sobą. To jest taki rodzaj organizacji zajęć, ale od strony właśnie planów i takich formalnych rzeczy. Wiele stron ma swoje odpowiedniki mobilne i tutaj właśnie USOS Web ma taki, czyli Państwo możecie na swoje smartfony pobrać aplikację i do tego, w cudzysłowie, dziennika do tego USOS Webu możecie mieć bezpośredni dostęp właśnie ze swoich komórek, czyli w zasadzie cały czas. Teraz opowiem Państwu o pewnego rodzaju trudnościach. Pierwszy rok dla studentów jest bardzo trudny z jednej prostej przyczyny. Tutaj przyszliście studiować. Do tej pory uczyliście się pod kontrolą nauczycieli, których zadaniem było to, żeby wykonać swoje zadanie jak najlepiej, czyli nauczyć Was
matematyki, fizyki, innych przedmiotów. Podobnie jest też i tutaj. Też macie nauczycieli, tylko że studiowanie już polega na czymś trochę innym. Tak jak w średniej szkole, czy wcześniej w podstawówce, gimnazjum, mieliście zadawane zadania domowe, robiliście różne ćwiczenia, jakieś prezentacje, działo się to na bieżąco, byliście na bieżąco rozliczani. Tutaj w kilku przypadkach ćwiczeń, na przykład z matematyki, będzie podobnie. Na bieżąco będziecie rozwiązywać pewne zadania i na bieżąco będziecie z nich rozliczani, ale duża część przedmiotów i ich form również, to następujące podejście. Przez cały semestr chodzicie na zajęcia, słuchacie wykładów, bierzecie udział w ćwiczeniach czy laboratoriach. Podsumowanie tak naprawdę odbywa się tuż przed sesją i w trakcie sesji. I to może być dla niektórych osób zgubne, ponieważ stwierdzicie, że no to mam pół roku lub prawie tyle wolnego, przyjdzie sesja na drobie. Czasem się nie udaje, w związku z tym proponuję tutaj własną, systematyczną pracę, bo gdy przyjdzie ta sesja i będziecie mieli zaległości zbyt dużo, wtedy może się już nie udać. I to jest właśnie ten taki trochę przeskok. Jak ja pierwszy raz przechodziłem jako student przez swoją pierwszą sesję, stwierdziłem, że ona jest cięższa niż matura, którą w zasadzie przed chwilą zdawałem, ale to właśnie stało się z tego powodu, że wydawało mi się, że jak przyjdzie sesja, to już wszystko dam radę nadrobić. Trochę nie wyszło. Konsultacje mają Państwu pomóc. Macie harmonogram, on niedługo będzie opublikowany i Państwo będziecie mogli obejrzeć, jak wyglądają Wasze plany zajęć, czyli kiedy poszczególne zajęcia się odbędą, ale każdy z pracowników prowadzi również konsultacje, na które serdecznie Państwa zapraszam. Na tych konsultacjach możecie popytać o jakieś szczegóły, których żeście na zajęciach nie zrozumieli. Także tutaj obowiązek każdego z nauczycieli właśnie jest obecność na tych konsultacjach. No w dzisiejszej dobie one mogą być nie tylko fizyczne, ale możemy się umawiać również na konsultacje zdalne, ale zachęcam do tej formy, po prostu pytajcie. Jeśli czegoś nie wiecie, nie rozumiecie, pytajcie. Jeśli macie konkretne pytanie, najczęściej odpowiedź od prowadzącego uzyskacie. Najgorsza jest sytuacja, że wy czegoś nie rozumiecie, a nauczyciel o tym nie wie, więc tutaj efekt jakby zerowy, no bo skąd mamy wiedzieć, że macie problem. Kolejna strona, w zasadzie duży system do zdalnego nauczania. Każdy z Państwa już ma to doświadczenie ostatniego semestru, każda szkoła jakoś sobie próbowała poradzić, każdy nauczyciel może inaczej, ale może to było na zasadzie, że szkoła jakiś system wspólnie użytkowała. My mamy tutaj taki system dla całej Politechniki Opolskiej, on się nazywa Moodle, znajduje się na stronie e-learning.poedu.pl i znajdziecie na nim kursy, które obowiązują Wasz rok czy inne również. Ważna kwestia, musicie do systemu logować się z adresów studenckich, więc zachęcam jeszcze raz do tego, żeby po prostu od początku, kiedy zaczniecie już te studia, używać do tych spraw studenckich, tak zwanych zawodowych kont studenckich, tu będą potrzebne. Wchodzimy teraz na stronę Wydziału Mechanicznego, tu już się pojawiają konkretne kierunki i gdybyśmy weszli głębiej, znajdziemy przedmioty. W tej chwili to jest jeszcze system, który jest kończony co do graficznej szaty, uzupełniany o pewne elementy, ale zanim rozpoczniecie studia, już tutaj komplet kursów się znajdzie. Tak jak wcześniej mówiłem o USOS Webie, wydanie to mobilne ma również Moodle. Zachęcam do pobrania takiej aplikacji, która pozwoli Wam korzystać z zasobów Moodle no w takim wydaniu online, wcale niekoniecznie siedząc w domu przed komputerem. Możecie być gdziekolwiek, nawet na wycieczce na grzybach i możecie sprawdzić, co akurat tam się działo na jakichś zajęciach. System Moodle jest o tyle dzisiaj sprawny, że jest do niego włączony komponent Jitsi Meet, jest to coś podobnego jak telekonferencja w Microsoftu Teams. To część z Państwa mogła z tego już korzystać.
Teraz na co Państwo w trakcie swoich studiów powinniście zwrócić uwagę? No oczywiście na to, żeby się z regulaminowych obowiązków wywiązać, tak jak wcześniej mówiłem, uczestnictwo na zajęciach jest mile widziane, wręcz obowiązkowe, ale musicie wziąć pod uwagę jeszcze to, że za lat 3,5, jeśli zdecydujecie się na studia drugiego stopnia, to za 5, wejdziecie w życie zawodowe. W zasadzie część z Państwa będzie może to robić sukcesywnie już nawet w trakcie studiów. No i tutaj jest prośba, żebyście sami siebie nakierowali na oczekiwania pracodawcy, czyli tak zwanego otoczenia społeczno-gospodarczego. Ci ludzie wiedzą, czego oczekują od absolwentów, czyli swoich przyszłych pracowników. No i ja podsunę jedną rzecz, którą zawsze widzę na takich spotkaniach właśnie z firmami. Język. Więc nawet jeśli Państwo dzisiaj znacie język dobrze, to po prostu swoją kompetencję językową ćwiczcie, praktykujcie to. Możecie to robić na różne sposoby. W trakcie studiów oczywiście są kursy językowe przez 4 semestry, no ale tak naprawdę, żeby poznać język dobrze, to własna praca tu jest bardzo istotna. Pomoc mogą też takie wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Część z Państwa może już w średnich szkołach z tym programem miała styczność, więc to nie jest być może nic nowego. Również będziecie zapraszani na praktyki, może na dłuższe staże do firm. No to zależy tak naprawdę od tego, czy firma ma dla Państwa coś do zaoferowania, ale też od drugiej strony. Do tanga trzeba dwojga, czyli tu musi zaistnieć coś takiego jak współpraca. I o tej współpracy to po prostu trzeba by myśleć już od samego początku, nie zostawiać tego gdzieś na koniec studiów, bo to może po prostu wtedy być trochę trudniejsze. No co poza uczeniem się? Tu cały czas mówię o obowiązkach, o uczeniu się, o tych wszystkich systemach, ale studia to nie jest tylko to. Życie studenckie nie opiera się tylko na wertowaniu książek i słuchaniu wykładów. Mamy też trochę inne obowiązki, w cudzysłowie nazywane życiem studenckim. No i to są różnego rodzaju zainteresowania, które możecie rozwijać, które powinniście rozwijać. To jest spędzanie wolnego czasu w taki czy inny sposób. No i przed tym też się nie brońcie, wręcz przeciwnie, zachęcam Państwa do rozeznania oferty samorządu studenckiego, jak również AZS-u. Politechniki Opolskiej, bo od tych grup ludzi możecie po prostu dużo skorzystać, uczestnicząc w różnych zajęciach takich pozaprogramowych. No i myślę, że po prostu każdy student, każdy człowiek powinien mieć jakieś zainteresowanie, bo tak naprawdę to ułatwia życie, ponieważ jeśli jakieś zainteresowanie mam, to tak sobie czas zawodowy poukładam, żebym miał też trochę czasu na to hobby. Więc zachęcam, polecam, wręcz nakazuję. Jeśli chodzi o wydziałowy samorząd Wydziału Mechanicznego, przewodniczącym jest sympatyczny młody człowiek, student energetyki Tomasz Jurczyk. Jestem z nim w stałym kontakcie. Dzięki niemu dowiaduję się, że Państwo macie jakieś problemy. No, 2 dni temu coś tam żeśmy razem załatwiali, więc on będzie na pewno się z Państwem kontaktował i zachęcam również do współpracy. Poniżej mamy wymienionych również zastępcę i sekretarza Wydziałowej Rady Studentów. No jeśli o mnie chodzi, tak jak mówię, ja jestem do Państwa dyspozycji, jestem w cudzysłowie Waszym dziekanem od spraw właśnie studenckich. Pełna nazwa to prodziekan do spraw dydaktyki. Macie tu Państwo mój numer telefonu do biura. Znaleźć mnie można albo w pokoju D218, 105 lub w biurze COS-u. Mój e-mail jest prosty, już go raz podałem. W ubiegłym roku przy tej zdalnej technice nauczania już wypróbowałem coś, co nazwane jest zdalne biuro prodziekana. Sprawdziło się, kilka spotkań odbyło się w sposób zdalny. Na samym dole strony macie taki adres etele.pao.edu.pl. I pewne rozszerzenie, jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę ze mną porozmawiać w zasadzie na dowolne tematy, nie tylko takiego życia typowo studenckiego, to wystarczy na mój mail wysłać takie zgłoszenie. Ja wtedy powiem, napiszę, kiedy to spotkanie może się odbyć, podam godzinę i pod tym adresem będziemy mogli to zrealizować. No ja od siebie dziękuję jeszcze raz.
Gratuluję wyboru, życzę samych sukcesów w życiu studenckim, tym zawodowym, czyli pozytywnych zaliczeń w sesji. Ona przyjdzie szybciej niż się Państwo spodziewacie. No i tego życia studenckiego też udanego, pełnego różnych ciekawych, atrakcyjnych form i, no i kontaktu z ludźmi. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na Wydziale.